Na program zaprasza sponsor. Firma BP. Producent paliw BP Ultimate. Z technologią Active. Sponsorem programu jest producent nowego Citroena C3 Aircross. Cześć, Szymon! No cześć, a co ty tutaj robisz? A wiesz, to przyjechałem, bo mam taki ciekawy pomysł. Ty masz ciekawy pomysł. Tak, ja mam ciekawy pomysł, tylko musimy sprawdzić, czy to będzie wykonalne w tym samochodzie. To jest Mazda RF, tak? MX-5, no. I ten dach, jak się składa, to zajmuje bagażnik, czy nie? Nie. Ten dach wchodzi tutaj, w to a możesz miejsce, otworzyć więc... bagażnik? No pewnie, że tak. A co tam potrzebujesz? Bo wiesz co, mam taki szalony pomysł. No. Jakbyś mógł się schować w tym bagażniku, bo za chwilę przyjdzie Gosia na plan i ją przestraszyć, jak się zbliży do samochodu. Ale jak ją przestraszyć? No tak, ła! Tak, ła! Dokładnie tak. Aha, i co, i że ja tu? No, a myślisz, że się zmieścisz? Ja nie dam rady? No to okej. Okay. Jak? Spróbujemy, poczekaj. Zaczekaj, wejdę sprawdzę, czy... Ciach. Szymony, jak? Mieścisz się? Jeszcze troszkę. No nie ma go i w dodatku nie odbiera telefonu. Po prostu niepoważny jest ten Szymon, no. Szczepan! Cześć, Gosia. Ale się cieszę, spadłeś mi z nieba. Słuchaj, co się stało? Dzwonię do Szymona, nie odbiera telefonu. Ja już tu ognisko zdążyłam rozpalić, a go nie ma. No niepoważny, co się z nim dzieje? Gosia, Szymon jest dzisiaj naprawdę mocno niedysponowany i na pewno się nie pojawi. Auto przywiozłam, taka biała, piękna cytryna. Słuchaj, wiesz cokolwiek o tym samochodzie, cokolwiek. Oczywiście, nie ma problemu, nawet bardzo dużo wiem. Idealnie. Citroen C3 Aircross to bardzo ciekawy samochód. Zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu Auto Best. W jakim konkursie? Zaraz ci wszystko opowiem. Szczepan! Halo! Wypuść mnie! Tu jest ciemno! Gdzie ty poszedłeś? Halo! Szczepan! Ej! Szczepan, o co chodzi z tym konkursem? No zżera mnie ciekawość. To jest bardzo ciekawy konkurs. Zbiera się grono dziennikarzy z całej Europy i wybierają samochód do 20 tysięcy euro. I to jest jedyne kryterium, jakie istnieje? Jedyne kryterium, najpierw wyłaniana jest finałowa szóstka, a potem wszyscy jurorzy zbierają się w jednym miejscu, jeżdżą w tym samym czasie wszystkimi samochodami, żeby mieli bezpośrednie porównanie i wybierają samochód roku. W tegorocznej edycji tego konkursu zwycięzcą jest Citroen C3 Aircross, czyli fajnie, auto, w którym jedziemy. Przyjazny, przyjazny taki autko. A wiesz, kto był z Polski? No wiem, ja byłem. Co ty mówisz? No tak, dlatego mam tak dużo informacji no, na ten pełni doinformowany się, już nie dziwię. Dokładnie. Dobrze, moi drodzy, konkurs konkursem, a my zapraszamy na newsy. Podczas targów w Poznaniu miała miejsce europejska premiera najnowszej generacji Volkswagena Touarega. Wnętrze przypomina smartfon, bo na desce rozdzielczej dominuje ogromny 15-calowy ekran multimediów. Z jego pomocą możemy zarządzać funkcjami całego auta. Nowy Touareg jest lżejszy o 100 kg, przestronniejszy i ma być oszczędniejszy. Pod maską znajdują się silniki V6 o pojemności 3 litrów. Diesle mają 231 i 286 koni mechanicznych, a benzyniak 340 koni. Z czasem dołączy wersja wysokoprężna V8 o mocy 421 koni.
Cennik zaczyna się od kwoty 256 tysięcy złotych. Elektryczne samochody nie będą tańsze od spalinowych, stwierdził Klaus Frühlich, szef działu rozwoju BMW. Powodem jest gwałtowny wzrost cen metali potrzebnych do produkcji akumulatorów. W tym wypadku efekt skali zamiast obniżyć, podbija ceny surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Obecny koszt baterii to ponad 40% wartości całego auta. Skoro taką opinię wyraża szef rozwoju BMW, marki, która bardzo mocno postawiła w ostatnich latach na rozwój samochodów elektrycznych, to można się spodziewać, że elektryki w przyszłości zmierzą się z problemem nie tylko niewielkiego zasięgu i długiego czasu ładowania akumulatorów, ale również wysokiej ceny. A czy wiesz, Gosia, że klasa takich niewielkich miejskich crossoverów, do jakiej należy właśnie Citroen C3 Aircross, rozwija się ostatnio najbardziej dynamicznie? Niestety wiem, a niestety tylko dlatego, bo nie jestem fanką tego typu samochodów jeszcze. Tak na sztucznie robi się, żeby te samochody były sportowe, a i tak mają wysoki środek ciężkości. Nie ma szans, żeby taki samochód prowadził się dobrze na torze wyścigowym. Ja też wolę klasyczne, sportowe samochody, w którym czuję się bardziej samochód, ale trzeba przyznać, że crossovery w codziennej eksploatacji spisują się naprawdę nieźle. Bardzo łatwo się do nich wsiada i wysiada, kiedy wjedziesz w jakieś ciasne miejsce pod galerią handlową, łatwo zapakować też dzieciaka do środka. I muszę przyznać, że z wiekiem coraz bardziej rozumiem ludzi, którzy wybierają SUVy. Dobrze, że wspomniałeś, że z wiekiem, wiesz co, bo taki klimat, tak, ciężkie wsiadanie, bóle pleców, jakieś dzieci z tyłu się plączące na fotelikach, to nie, jeszcze nie dla mnie, nie mówię nie, ale nie na tym etapie życia. Gosia, mam dla Ciebie dzisiaj jeszcze jedną niespodziankę. Poznamy kolejnego zwycięzcę międzynarodowego konkursu. Jak myślisz, do jakiej klasy należy? Nie mów, że to będzie kolejny crossover, nie mów tego. Brawo, tego mogliśmy się spodziewać. Właśnie jedziemy na spotkanie z Błażejem, który pokaże nam zwycięzcę konkursu Car of the Year 2018. W rodzinnym klimacie. O, Błażej, widzę, że chyba, że silnik, tankujesz paliwa Ultimate. Słuchaj, tankuję diesla, ponieważ mam tutaj Volvo XC40 z silnikiem D4 i wyobraźcie sobie, że jest to jeden z najczystszych diesli na rynku. Spełnia normę emisji spalin Euro 6 D Temp. No proszę, ma tutaj tak zaawansowany system oczyszczania spalin, że można swobodnie go kupować i myśleć o długiej jeździe w przyszłości. A co z mocą? 190 koni, napęd na 4 koła, 8-stopniowy automat. Błażej, ruszaj zatem w drogę i podziel się wrażeniami, jakich dostarcza najnowszy SUV Volvo. XC40 to najmniejszy i najmłodszy duchem SUV Volvo. I musicie przyznać, że jest równie przystojny jak jego więksi bracia. W teście nie będę jednak oceniał designu, tylko twarde, obiektywne cechy. Design idzie jednak w wielu miejscach w parze z funkcjonalnością i ergonomią. Przednie fotele są bardzo wygodne, mają duży zakres regulacji i nawet po dłuższej podróży wysiada się wypoczętym. Jedynie zagłówki są trochę za mocno pochylone do przodu. Sprawdźmy teraz, jak się siedzi na tylnej kanapie. Miejsca mam tu pod dostatkiem, ale mimo to nie siedzi mi się wygodnie. To dlatego, że siedzisko jest bardzo nisko osadzone, jest krótkie i wąskie, jest bardzo duża szpara pomiędzy drzwiami a siedziskiem. Z kolei oparcie jest ustawione pod niemalże pionowym kątem. Z kolei wysiadając, nie brudzę sobie nogawek spodni, bowiem progi są całkowicie osłonięte przez drzwi. Bagażnik też jest praktyczny, mieści 460 litrów. Stawiając podłogę w pionie, można zawiesić na haczykach torby z zakupami. Z kolei chcąc przewieźć jakiś większy przedmiot, wystarczy nacisnąć przycisk i oparcie kanapy składa się na równo z podłogą bagażnika. To bardzo wygodne rozwiązanie.
XC40 prowadzi się zwinniej i poręczniej od swoich większych braci, choć wcale nie jest lekkie. To wersja z czterocylindrowym, 190-konnym turbodieslem D4, napędem na 4 koła i 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Z tym bogatym wyposażeniem to auto, tak jak stoi, waży prawie 1800 kg. Porównywalne BMW X1 jest to prawie 100 kg lżejsze. Masa oczywiście przekłada się na zużycie paliwa. Volvo potrzebowało w naszym teście spalania średnio 7,9 litra na 100 km. Dla porównania, wspomniane wcześniej BMW X1 na tej samej trasie zużyło o cały litr mniej. Skrzynia biegów naprawdę zasługuje na pochwałę. Jest przytomna, żywo reaguje na dodanie gazu, ma szybki kickdown, po prostu słucha się nogi. Projektanci bardzo sprytnie rozplanowali schowki w kabinie. Jest ich tutaj mnóstwo. W dużych kieszeniach w drzwiach mieści się nie tylko 13-calowy laptop, ale też 1,5-litrowa butelka z wodą. Z kolei tutaj po mojej lewej stronie mam specjalne szparki na karty. Okulary przeciwsłoneczne mogę schować w tym schowku, ale mogę tutaj też odłożyć telefon, bowiem znajduje się tutaj ładowarka indukcyjna. Gdybym nie chciał go ładować, odchylam tą klapkę, stawiam sobie telefon pionowo, kawę i drugi napój mogę schować tutaj. Tutaj z kolei ukryto wyjmowany śmietnik. Bardzo praktyczne rozwiązanie i mam jeszcze duży schowek w podłokietniku. Oczywiście jeszcze schowek przed pasażerem, z którego można wysunąć taki haczyk i zawiesić na nim torebkę. Obsługa mediów wymaga trochę wprawy, ale jest bardzo nowoczesna. Mamy ekran dotykowy, który bardzo szybko reaguje na nasze polecenia. Menu jest wyraźne, jednak chcąc wykonać nawet takie proste funkcje, jak na przykład zmiana temperatury, muszę oderwać wzrok od jezdni, bowiem nie jestem w stanie na ślepo trafić w odpowiednie pole. Pokrętło byłoby wygodniejsze. Jedyne, co tutaj psuje harmonię, to jest ten klekot diesla, który na wyższych obrotach daje się jednoznacznie poznać jako diesel. To nie jest silnik z gatunku tych, które można by pomylić z jednostką benzynową. Zawieszenie, choć sztywne, to jednak ma taką fajną warstwę komfortu. Przy zamawianiu tego auta trzeba jedynie pamiętać, by nie przesadzić z rozmiarem kół. W tym egzemplarzu mamy koła w rozmiarze 245x45R20, czyli niskoprofilowe koła, które dosyć słabo tłumią te takie najmniejsze nierówności. Wśród trybów jazdy jest m.in. program off-road, który zachęca do zjechania z asfaltu. Elektronika zmienia nastawy systemu kontroli trakcji, skrajnie łagodzi reakcję silnika na gaz i długo przytrzymuje pierwszy bieg, co do pewnego stopnia symuluje działanie reduktora. Prześwit wynosi 211 mm. Przyzwoicie jak na SUV tej klasy i wystarczająco, by pokonać lekkie wertepy. Myślę, że Volvo XC40 bardzo ciekawie urozmaica już dosyć mocno zagęszczony segment crossoverów. Jego ceny zaczynają się od 127 200 zł, jednak to auto, które dzisiaj Wam pokazałem, kosztuje ponad 250 000. Niemniej jednak, 20 000 klientów już zamówiło ten samochód w ciemno przed jego premierą. Myślę, że nie będą żałować, aczkolwiek powiem Wam, że moim zdaniem Volvo powinno troszeczkę popracować nad odchudzeniem tego samochodu, spalaniem, prowadzeniem i komfortem na tylnej kanapie. Dakar. Najtrudniejszy rajd świata to wyzwanie nie tylko dla sprzętu i zawodników, ale również dla ludzi relacjonujących walkę na trasie. Jacek Bonecki zatrzymuje samochody w kadrze, a mimo to oddaje dynamikę i morderczą naturę Dakaru. Cześć Jacku, Gosia, słynny podróżnik, fotograf, dziennikarz, producent filmowy. Spokojnie, ja znam, witam Gosia, cześć, bardzo Jacek. Miło wsparcie do mojej pracy magisterskiej, Szczepan. No właśnie, i autor wielu książek również. Słyszałem, gratuluję. Dzięki, dzięki, zaliczone. Dzień dobry. Widzę, że wciąż lubisz fotografować samochody. Cały czas jestem w oparach motoryzacji, to jest moja pasja, więc wszystko jest tak jak było, tylko że ewoluuje. To zapraszamy Cię na przejażdżkę. Ja prowadzę, ja prowadzę. Szczepan zadaje pytanie. Czy to jest bezpieczne? Bardzo, ale nie ma nic bezpiecznego. Nie ma, zobaczysz zresztą.
jeździłeś w Dakarze, miałeś okazję bywać w różnych dziwnych sytuacjach. Dlatego pytam, czy to bezpieczne. Jacek, odwiedziłeś ponad 100 krajów, byłeś na 6 kontynentach. Gdzie chciałbyś jeszcze pojechać i gdzie chciałbyś mieszkać, żyć? Ja bym chciał mieszkać w Australii. To jest naprawdę piękny kraj do życia. Fantastyczni ludzie. Ludzie zstylowani, z poczuciem humoru i tacy biorący życie zupełnie tak na luzie. Z wykształcenia jesteś filmowcem. Wolisz fotografować czy filmować? W związku z tym, że robię jedno i drugie, więc mam jakby takie podejście dosyć wymienne. Praca w filmie jest pracą zespołową. Na niewiele czynników w ostatecznym rozrachunku mam wpływ i to czasem bywa frustrujące. A w fotografii jestem sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem i to mi się bardzo podoba. Popełniłeś taką książkę, Podróżnik fotograficzny, twoja jedna z wielu książek, którą napisałeś. Byłeś dziennikarzem, producentem filmowym. Wykładasz na wielu uczelniach. Powiedz, jak to się stało, że skupiłeś się jednak na zdjęciach? Wiesz co, próbowałem wszystkiego w życiu, bo mam już swoje lata. Doszedłem do wniosku, że fotografowanie to jest w zasadzie fajna rzecz, to co chciałbym chyba robić najbardziej, zwłaszcza fotografowanie i podróżowanie. Chęć zrobienia dobrego zdjęcia powoduje, że pakuję się i wyjeżdżam gdzieś na koniec świata, żeby zrobić coś fajnego sfotografować. Jak dzisiaj ambitny fotograf ma się odnaleźć w świecie smartfonów? Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że fotografia jest sztuką patrzenia i to jest jakby niezależne od tego, czym fotografujemy. Czy aparatem z XIX wieku na płyty szklane, czy aparatem analogowym, czy cyfrowym, czy smartfonem. To jest wszystko to samo. Po prostu jest to sztuka patrzenia. Im ktoś lepiej patrzy, więcej widzi, jest bardziej wrażliwy na percepcję świata, tym robi lepsze zdjęcie. Jesteś jedynym fotografem, który zna tak dobrze rajd Dakar. Jak zrobić ciekawe zdjęcie w tak trudnych warunkach? Najważniejsze jest na Dakarze znalezienie dobrego miejsca, znalezienie się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, bo trzeba pamiętać, że rajd zapieprza, prawie tak jak my teraz i my ten rajd musimy gonić, my fotografowie, więc też musimy zapieprzać, więc też musimy jeździć dobrze. Trzeba być nie tylko sprawnym fotografem, ale też, mówiąc ogólnie, takim sprytnym gościem życiowo, no i też na swój sposób twardzielem. A jak myślisz, dlaczego ludzie szukają takich wyzwań jak Dakar? Są nienormalni, mówiąc ogólnie. Trudno być normalnym gościem, który zastawia dom, bierze kredyt po to, żeby wystartować w rajdzie, w tym rajdzie się zamorduje fizycznie i psychicznie. Mało tego, jeszcze gdzieś po drodze wyłoi, dobrze będzie jak sobie krzywdy nie zrobi, po to tylko, żeby coś sobie albo komuś udowodnić. Co jest zatem w twoim życiu najważniejsze? Najważniejsze w życiu jest zdrowie i tu mówię zupełnie poważnie teraz. Byłem bardzo chory i to tak chory, że zostałem przykuty do łóżka i nagle mi się świat załamał i okazuje się, że wszystko, co wydawało mi się, że w życiu ma sens i jest wartościowe, gdzieś tam uleciało albo prysnęło jak banka mydlana. Tak naprawdę najważniejsze jest po prostu bycie zdrowym, bycie aktywnym po to, żeby się tym życiem cieszyć, a wszystko inne jest wtórne i tak na dobrą sprawę nieistotne. Znany jesteś też z tego, że potrafisz zasnąć w całkiem nieoczekiwanych okolicznościach. Podobno uciąłeś sobie nawet drzemkę w samochodzie na odcinku specjalnym rajdu Dakar. Weź, bo śpi, no zobacz, widzisz? Zasnął, tak. Gosia. Jacek! Gosia, wiesz co? Ale panu, bujam, ale heble się wbijam, kurde. Chyba tylko, nie wiem, banda by przebudziła, ale nie, tego nie będziemy tutaj testować. Jacek! On faktycznie zasypia wszędzie. Babutka! Zatrzymaj się tu gdzieś, wysiądziemy, bo musimy zapowiedzi zrobić. A Jacek, dobra, niech sobie tutaj prześpi. Trochę... Dobra, tak go zostawiamy. No i tak to jest z Jackiem. Gadasz i zaśnij. Nie, zostawmy go, to już znikamy. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Albo go ta jazda znużyła, albo mu się nie podobało, bo wziął chłop i zasnął. No i po prostu sobie śpi, no. Tak to już z Jackiem bywa. W czasie, kiedy Jacek będzie ucinał sobie drzemkę, my obejrzymy materiał o tym, jak właściwie umyć samochód po sezonie zimowym. Jak zmyć z auta ślady zimy i skutecznie zabezpieczyć lakier? Po zimie nadwozie każdego auta nie wygląda najlepiej. Najgorsze jest to, że sól przyspiesza korozję. Zobaczcie, jak dobrze umyć auto i zabezpieczyć lakier przed wpływem pogody. Pierwszym krokiem jest dokładne umycie kół oraz nadkoli.
Jeśli macie kołpaki, to warto je zdjąć i dokładnie wyczyścić z każdej strony. Kolejnym etapem naszych prac powinno być porządne zwilżenie nadwozia naszego auta. Dzięki temu brud dużo łatwiej z niego zejdzie. Do umycia karoserii używamy specjalistycznych płynów oraz delikatnej gąbki, która nie porysuje lakieru. Korzystanie z chemii domowej szybko zniszczy lakier. Kolejnym krokiem jest spłukanie brudu z auta, a następnie jego dobre osuszenie. Tylko wtedy możemy przystąpić do zabezpieczenia lakieru. Możemy użyć do tego wosku. To tanie rozwiązanie. Niestety efekt takiego zabezpieczenia lakieru będzie bardzo krótki. My zdecydowaliśmy się na zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną. To najdroższe rozwiązanie, ale jego efekt będzie utrzymywał się nawet przez 12 miesięcy. Aplikacja takiej powłoki wymaga specjalnego przygotowania powierzchni. Trzeba ją odpowiednio oczyścić. Po pierwsze za pomocą glinkowania, a następnie wyrównania lakieru. W naszym aucie konieczne było jedynie delikatne polerowanie. Dopiero po wykonaniu tych czynności można przystąpić do położenia powłoki zabezpieczającej lakier. To zadanie lepiej polecić specjalistom, którzy zajmują się tym na co dzień. Dzięki temu efekt końcowy nie będzie dla nas zaskoczeniem. Po umyciu nadwozia warto również dokładnie wyczyścić wnętrze auta. Pamiętajcie jedynie o tym, żeby poza odkurzaniem również dokładnie umyć szyby. Koszt takiej kompleksowej usługi jest uzależniony od wielkości auta. W naszym przypadku zamknął się w kwocie 1000 zł. Jednak efekt końcowy i to, że lakier naszego auta będzie dłużej wyglądał jak nowy, jest warte wydania tych pieniędzy. Szczepan, ja myślę, że te SUV-y, wiesz, odstawmy troszeczkę na boczny tor i przenieśmy się troszeczkę w inny klimat. Jestem jak najbardziej za, tym bardziej, że możemy przenieść się teraz w klimat prawdziwych sportowych samochodów rodem z USA, czyli... Tram! Ford Mustang, który jest również opisany jako król szos w nowych barwach, w nowej odsłonie w Autoświecie. Także zapraszamy na materiał i do lektury. Ponad 50 lat musieliśmy czekać, by Ford Mustang był oficjalnie sprzedawany w Europie. Jego nowa generacja szybko zdobyła serce klientów, stając się jednym z najpopularniejszych samochodów sportowych. Widać to również na polskich drogach. Już wkrótce w salonach pojawi się model po liftingu, który przyniesie całkiem sporo nowości. Ford obiecuje, że poprawił jakość wnętrza. Nie oczekujcie jednak od Mustanga super jakości wykonania. Jego amerykańskość widać i słychać. Nie za to jednak cenimy samochody ze Stanów. We wnętrzu Mustanga panuje naprawdę fajny, stylowy klimat. Ponadto w wersji po liftingu za dużą kierownicą znajduje się w pełni cyfrowy zestaw wskaźników. Ford Mustang to stara amerykańska szkoła. Pod maską tego samochodu nadal znajdziemy silnik V8 bez doładowania. 5-litrowy motor w najnowszej wersji generuje aż 450 koni mechanicznych. Dla osób, które nie chcą zbyt często pojawiać się na stacji benzynowej, przygotowano silnik 2.3 EcoBoost, ale to już jednak nie to samo. Zresztą posłuchajcie sami 5-litrowego silnika. Nowością jest także 10-stopniowy automat. Nowa skrzynia zmienia biegi znacznie szybciej od poprzedniej, ale po mocniejszym wciśnięciu gazu zdarza jej się i tak dłuższa chwila zwłoki. Nowy Mustang w nadwoziu Fastback z tą skrzynią jest w stanie przyspieszyć do 100 km na godzinę w zaledwie 4,3 sekundy. Optymalny start ułatwia system Launch Control. Wersja po modernizacji z nowymi amortyzatorami i stabilizatorami dobrze czuje się na krętej drodze. Takiej jak droga Napoleona, po której po części biegnie nasza trasa testowa. Samochód ma tylny napęd ze szperą, dzięki czemu bardzo chętnie zarzuca tyłem. W odpowiednich rękach potrafi sprawić sporo frajdy z jazdy.
Fajnym bajerem na pokładzie Mustanga jest system Line Lock, blokujący przednie hamulce. Oficjalnie służy on do rozgrzania tylnych opon przed sprintem, na przykład na 1/4 mili, a nieoficjalnie do efektownego palenia tylnych opon. Dźwięk V8. Jak można go nie kochać? Aktywny układ wydechowy nowego Mustanga możemy ustawić w trybie cichym, w którym samochód przestaje ryczeć, a zaczyna co najwyżej mruczeć. Cichy układ wydechowy możemy zaprogramować na konkretną porę dnia. Sąsiedzi będą Wam wdzięczni. Ford Mustang z całą pewnością może być samochodem marzeń. Jest to jednak marzenie stosunkowo łatwe do zrealizowania. Model po liftingu wprawdzie podrożał, jednak nadal jest stosunkowo tani jak na auto tej klasy. Fastback kosztuje od 170 300 zł, wersja 5-litrowa GT jest o 25 000 zł od niego droższa, ale czy jesteście w stanie wskazać mi równie emocjonujący samochód kosztujący poniżej 200 000 zł? Bo ja nie. Dzisiaj pokazaliśmy Wam najciekawsze SUVy na rynku. W kolejnym odcinku zaprezentujemy samochody o niebanalnym wyglądzie. A wszystkie rady, porady, galerie, news ze świata motoryzacji znajdziecie na stronie www.autoświat.pl oraz w naszym tygodniku Autoświat. Do zobaczenia. Na program zaprosił sponsor firma BP, producent paliw BP Ultimate z technologią Active. Sponsorem programu był producent nowego Citroena C3 Aircross.